Rozdział czwarty. Przypuszczalnie wie pan, sam chyba zresztą o tym panu powiedziałem, zaczął Swidry Gajłow, że wtrącono mnie tutaj do więzienia za długi, bo nie miałem najmniejszych szans na spłacenie ogromnej sumy, którą byłem winien. Nie będę wdawać się w szczegóły, powiem tylko, że wtedy wykupiła mnie Marfa Pietrowna. Czy wie pan, jak bardzo może zdurnieć kobieta, gdy się w kimś zadłuży? A ona była przecież niewiastą, zacną i wcale nie głupią, choć bez żadnego wykształcenia. Yy, niech więc pan sobie wyobrazi, że ta zacna, ale zazdrosna osoba, po wielu straszliwych awanturach i sprzeczkach, poniżyła się do tego stopnia, że zdecydowała się na zawarcie ze mną swoistego kontraktu, który miał obowiązywać przez cały czas trwania naszego małżeństwa. Sęk w tym, że była znacznie starsza ode mnie, a oprócz tego stale musiała rzuć goździk. Ja zaś, choć byłem ześwinionym człowiekiem, co na swój sposób uczciwym, bez ogródek więcej oświadczyłem, by nie liczyła na moją mężowską wierność. Doprowadziło ją to do ataku histerii, jednakże, jak się wydaje, moja brutalna szczerość nawet ją ujęła. Skoro z góry o czymś takim mnie uprzedza, to znaczy, że nie chce mnie oszukiwać. A to przecież dla kobiety zazdrosnej jest najważniejsze. Po wylaniu przez nią morza łez, zawarliśmy między sobą następującą ustną umowę. Po pierwsze, nigdy nie porzucę Marfy Pietrowny i do końca życia będę jej mężem. Po drugie, bez jej pozwolenia nigdzie się na dłużej nie oddalę. Po trzecie, nie zafunduję sobie stałej kochanki. Po czwarte. Marfa Pietrowna pozwoli mi za to, ale nie inaczej jak tylko za jej cichym pozwoleniem. Czasem pobawić się z jakąś służącą. Po piąte, absolutnie nie wolno mi się zakochać w kobiecie z naszej sfery. Po szóste, gdyby nie daj Bóg, zdarzyło się, że ogarnie mnie miłość wielka i namiętna, to natychmiast z całą otwartością mam o tym powiadomić Marfę Pietrownę. Zresztą co się tyczy ostatniego punktu, Marfa Pietrowna była właściwie przez cały czas spokojna. Była przecież kobietą rozsądną, patrzyła więc na mnie wyłącznie jak na jakiegoś rozpustnika i zwyrodnialca, który poważnie zakochać się nie jest w stanie. Lecz kobiecy rozsądek i kobieca zazdrość to dwie całkiem różne sprawy i w tym właśnie nieszczęście. Zresztą, jeśli nie chcę bezstronnie ocenić niektórych ludzi, trzeba wcześniej wyzbyć się wszelkich do nich uprzedzeń oraz odejść od sposobu patrzenia na otaczające nas osoby i przedmioty, do jakiego przywykliśmy na co dzień. Pod tym względem mam prawo polegać na Pańskim zdaniu bardziej niż na czyimś innym. Zapewne wiele Pan już słyszał, zarówno śmiesznego, jak i niedorzecznego o Marfie Pietrownie. Istotnie miała wielce komiczne przyzwyczajenia, z całą otwartością wyznam panu jednak, że szczerze żałuję owych niezliczonych chwil, w których przysparzałem jej goryczy, ale wystarczy już tego. Bo i tak wyszła całkiem przyzwoita, o raison finebre, wygłoszona przez najczulszego męża na cześć najczulszej żony, którą przyszła pochować. Podczas naszych kłótni najczęściej milczałem. Zachowując kamienny spokój i tą swoją dżentelmenerią niemal zawsze osiągałem cel. Robiło to na niej wrażenie i nawet się jej podobało. Bywało, że wręcz z tego powodu się mną szczyciła, ale siostry pańskiej mimo wszystko ścierpić nie mogła. Jak więc doszło do tego, że zaryzykowała wziąć do swojego domu taką doskonale piękną dziewczynę w charakterze guwernantki? Tłumaczę to sobie tym, że Marfa Pietrowna była niewiastą zmysłową i wrażliwą i po prostu sama się zakochała, dosłownie zakochała w pańskiej siostrze. Zresztą jak się tu nie zakochać w Eudoxirmanownie? Gdy tylko ją zobaczyłem, od razu zrozumiałem, że przepadłem z Kretesem. I jak pan myśli? Zdecydowałem, że nawet na nią nie spojrzę. Może pan wierzyć lub nie, ale Eudoksja Romanowna sama zrobiła pierwszy krok. Może pan również wierzyć lub nie, ale na początku dochodziło do tego, że Marfa Pietrowna złościła się na mnie, że tak wytrwale ani słowem nie odzywam się na temat pańskiej siostry i obojętny jestem. Na jej nieprzerwane, pochlebne i pełne miłosnego zachwytu opinię o Eudoksji Romanownie. Sam nie mogę zrozumieć, o co jej chodziło. Jasne, że Marfa Pietrowna. Wszystko o mnie opowiedziała Eudoksi Romanownie. Miała ten nieszczęsny zwyczaj, że wszystkim dokoła opowiadała z najdrobniejszymi szczegółami o naszym życiu rodzinnym. Jak też wszystkim ustawicznie się na mnie użalała. Jakże więc mogła nie wtajemniczyć we wszystko swojej nowej, prześlicznej przyjaciółeczki. Przypuszczam, że o niczym innym nie rozmawiały ze sobą. Jak tylko o mnie. I nie mam wątpliwości, że Eudoxii Romanownie szybko przekazane zostały ponure opowiastki o wszelakich bezeceństwach, jakimi się mnie obarczało. Jestem gotów się założyć, że i pan co nieco już z tych rzeczy słyszał. Nieprawdaż? Słyszałem. Łużyn twierdził, że pan wręcz przyczynił się do śmierci jakiejś panienki. Czy to prawda? Jeżesz, że pan z łaski swojej nie powtarza wszystkich tych oszczerstw. Z obrzydzeniem, marszcząc twarz, uchylił się od odpowiedzi Swidrgełow. Jeśli już tak koniecznie chce pan się dowiedzieć, skąd wzięły się te niestworzone wymysły, to kiedyś, przy okazji, opowiem panu o tym. Teraz jednak chodziły też słuchy o jakimś pańskim lokaju, tam na wsi, że i w jego śmierci podobno ma pan udział. Proszę, niech pan przestanie. Ponownie wpadł mu w słowo Swidry Gajłow z nieskrywaną irytacją. Czy to ten lokaj, którego duch zjawił się po śmierci u pana, by mu fajkę napełniać? Przecież sam mi pan o tym opowiadał. Raskolnikow coraz bardziej się denerwował. Ten sam. Widzę, że pana również wszystko to niezwykle interesuje. Poczytuję więc sobie za swój obowiązek, przy pierwszej nadarzającej się okazji, punkt po punkcie, zaspokoić pańską ciekawość. Niech to czarci. Widzę, że rzeczywiście mogę przedstawiać się komuś jako postać romantyczna. Sam pan musi osądzić, jak dalece powinienem być wdzięczny nieboszczce Marfie Pietrownie za to, że tyle tajemniczych i intrygujących rzeczy naopowiadała o mnie pańskiej siostrze. Nie mam odwagi oceniać, jakie wrażenie to na niej wywarło. Ale było nie było, działało to na moją korzyść. Bowiem, mimo całej, jakby wymuszonej, eutoksji, Romanownie odrazy do mnie i nie bacząc na mój posępny i odpychający wygląd, w końcu zrobiło się jej mnie żal. Zaczęła żałować człowieka tak przegranego. A wiadomo, że nie ma nic bardziej niebezpiecznego dla panny, jak to, gdy w sercu jej zrodzi się współczucie. Wtedy chce ona i uratować, i przywieść do opamiętania, i wskrzesić i wskazać wyższe cele i odrodzić do nowego życia i czynu. Albo to wiadomo, co taka sobie tam jeszcze umyśli. Natychmiast spostrzegłem, że ptaszyna sama leci mi w sidła i ze swej strony odpowiednio się przygotowałem. Czemu pan chmurzy czoło, Rodionie Romanowiczu? Nie ma co się stroszyć, przecież pan wie, że skończyło się na niczym. Niech to czarci. Za dużo chyba pije. Wie pan, nigdy od samego początku nie mogłem odżałować, że pana siostra nie przyszła na świat w drugim albo trzecim stuleciu naszej ery jako córka jakiegoś tam udzielnego księcia czy też władcy albo prokonsula w Azji Mniejszej. Niechybnie zostałaby męczennicą i na pewno z uśmiechem na ustach znosiłaby rozszarpywanie ciała rozżarzonymi szczypcami. Umyślnie na coś takiego by poszła. A gdyby żyła w czwartym albo w piątym wieku, udałaby się na pustynię egipską, gdzie spędziłaby trzydzieści lat, żywiąc się korzonkami, medytacjami i objawieniami. Niczego bowiem ona tak nie pragnie, a właściwie wręcz pożąda jak tego, by jak najszybciej móc choć trochę cierpieć za kogoś, a jeśli nie będzie miała ku temu możliwości, to gotowa może i z okna się rzucić. Coś tam słyszałem o jakimś panu razu Powiadają, że to młodzieniec rozsądny. Zresztą nazwisko jego wskazuje, że to prawdopodobnie jakiś seminarzysta. Niech więc zaopiekuje się pańską siostrą. Jednym słowem wydaje się, że przeniknąłem ją, co poczytuję sobie za honor. Wtedy jednak, to znaczy na początku naszej znajomości, sam pan zresztą wie, jak to jest. Byłem znacznie mniej oględny i głupszy, mylnie więc oceniałem sytuację. Widziałem nie to, co należało. Niech to czarci. Dlaczego ona ma w sobie tyle wdzięku? Nie ja temu jestem winien. Krótko mówiąc, zaczęło się to u mnie z niepohamowanego porywu lubieżności. Eudoksja Romanowna jest jednak panną straszliwie niesłychanie i niespotykanie cnotliwą. Niech pan dostrzeże, że mówiąc to, stwierdzam jedynie fakt. Jej cnotliwość, chociaż to osoba o szerokich horyzontach, jest wręcz chorobliwa, co bardzo może jej zaszkodzić. I w takim oto momencie podwinęła mi się pod rękę pewna dziewka. Wołano na nią parasza, czarnooka parasza, przywieziona została ze sąsiedniej wsi. Zajęciem tej dziewki, której nigdy przedtem nie widziałem, było anonsowanie przyjeżdżających gości. Sama w sobie bardzo powabna, lecz bezdennie głupia. Od razu w płacz podniósł się rwetes na całe obejście i wybuchła taka awantura, że strach mówić. Pewnego razu po obiedzie eudoksja Romanowna specjalnie zadała sobie trud, by odszukać mnie w parkowej alejce, gdzie w samotności odpoczywałem. I z roziskrzonymi oczyma zażądała ode mnie, bym zostawił nieszczęsną paraszę w spokoju. Chyba była to nasza pierwsza rozmowa na osobności. Ma się rozumieć, powiedziałem, że uczynienie zadość jej życzenia jest moją powinnością. Udałem skruszonego i skonfundowanego, krótko mówiąc, całkiem nieźle odegrałem swoją rolę. Zaczęły się więc nasze spotkania. Sekretne rozmowy, moralne pouczenia, prośby i błagania, a nawet łzy. Może pan wierzyć albo nie. Ale nawet łzy! Oto jak przemożny jest u niektórych panien zapał mentorski! Oczywiście winnym wszystkiego uczyniłem swój los, udałem spragnionego i łaknącego wskazówek, a wreszcie uciekłem się do najlepszego i najbardziej niezawodnego sposobu na poskromienie serca niewieściego. Sposobu, który nigdy i nikogo jeszcze nie zawiódł i skuteczny jest wobec wszystkich kobiet bez wyjątku. Sposobem tym jest, jak wiadomo, schlebianie. Nie ma na świecie niczego bardziej niewdzięcznego od mówienia prawdy, i nie ma też niczego bardziej wdzięcznego od prawienia pochlebstw. Nawet jeśli tylko jedna setna część fałszu zawarta jest w prostoduszności, to natychmiast wywołuje dysonans. A co za tym idzie? Skandal. Jeśli natomiast w schlebianiu wszystko do ostatniej nutki, dźwięczy fałszywie, to nawet wtedy przyjemnie się tego słucha i z ukontentowaniem. Niechby i ono było prostackie. Zawsze jednak będzie to satysfakcja. I w takim najprymitywniejszym schlebianiu, co najmniej połowa z tego, co się mówi, zawsze zdaje się uchodzić za prawdę. I to bez względu na stopień rozwoju osoby słuchającej i jej pozycji w społeczeństwie. Nawet Westalkę da się skusić pochlebstwem. Cóż, dopiero mówić o zwykłej kurze domowej. Zawsze zbiera mi się na śmiech, gdy przypomnę sobie, jak uwodziłem swego czasu pewną damulkę niezwykle oddaną swojemu mężowi i dzieciom oraz szczycącą się przywiązaniem do wszelakich cnót. Jakież to było zabawne i jak niewiele wymagało zachodu. A damulka rzeczywiście była cnotliwa w każdym razie na swój sposób. Cała moja taktyka polegała po prostu na tym, że ustawicznie byłem zachwycony jej cnotliwością i z tego powodu padałem jej wręcz do stóp. Schlebiałem jej bezbożnie i bywało, że ledwie tylko dobije się muśnięcia jej dłoni, czy choćby przelotnego spojrzenia w moją stronę, to zaraz przepraszam ją, czyniąc sobie wyrzuty, że wymogłem to na niej siłą. Bo ona przecież wzdragała się przed tym jak tylko mogła I na pewno nigdy nawet nie popatrzyłaby na mnie Wiedząc jak bardzo jestem zdemoralizowany Ona zaś w nieświadomości swojej Nie widzi w tym nic bezecnego I tylko ulega bezwiednie chwili Sama tego nieświadoma i wcale tego nie pragnąc I dalej plotłem Androny w tym stylu Krótko mówiąc Osiągnąłem wszystko, czego chciałem, a moja Damulka nadal trwała w dogłębnym przekonaniu o swojej niewinności i cnotliwości, oraz o tym, że jej uległość była czymś absolutnie nieumyślnym. Jakże się ona na mnie rozzłościła, gdy w końcu oznajmiłem jej szczerze zresztą o tym przeświadczony, że, tak samo jak ja, szukała zaspokojenia swoich rządz. Nieszczęsna Marfa Pietrowna również straszliwie łasa była na pochlebstwa, i gdybym tylko zechciał, to przepisałaby cały swój majątek na mnie, jeszcze za życia. Strasznie dużo wypiłem tego szampana i zaczyna mi się w głowie mącić. Mam nadzieję, że nie rozgniewa się pan, jeśli powiem teraz, że podobnym skutkiem mógłbym podejść eudoksję Romanowne. Jednakże, przez swoją głupotę i niecierpliwość, wszystko popsułem. Już wcześniej eudoksja romanowna kilkakroć. Jeden taki raz szczególnie sobie zapamiętałem. Napomykała mi, że bardzo jej się podoba wyraz moich oczu. Da pan wiarę? Krótko mówiąc, coraz częściej i coraz mniej oględnie zaczęła zauważać w nich pewien błysk, który ją trwożyłby w końcu stać się nienawistnym. Nie ma co mówić szczegółowo. W każdym razie przestaliśmy się spotykać. W ten czas ponownie popełniłem głupstwo. Zacząłem w najbardziej niewybredny sposób natrząsać się z jej mentorskich popisów i moralizatorskiego zapału. Parasza znowu pojawiła się na scenie. Zresztą nie ona jedna. Słowem, zaczęła się istna Sodoma. O Rodionie Romanowiczu, żeby pan choć raz w życiu zobaczył oczęta swojej siostrzyczki. Jak sypią się z nich gromy. To nic, że jestem teraz pijany, przecież już całą szklankę szampańskiego wychyliłem, ale prawdę mówię, zapewniam pana, że wciąż śnią mi się te gromy. Doszło do tego, że w końcu nienawistny stał mi się nawet szelest sukni pana siostry. Myślałem, że przytrafi mi się napad padaczki. Nigdy nie przypuszczałem, że wpadnę aż w taką furię. Jednym słowem, należało dojść do zgody. To jednak było już niemożliwe, i wyobraża pan sobie, co wtedy zrobiłem? Do jakiego stopnia skrętynienia może doprowadzić człowieka wściekłość? Niech pan nigdy nie podejmuje żadnej decyzji w takim stanie, Rodjonie Romanowiczu. Uświadomiwszy sobie, że eudoksja romanowna w gruncie rzeczy jest nędzarką. <laughs> Wybaczy pan, nie tak chciałem, ale czyż to właściwie nieobojętny jakim słowem ujmiemy stan faktyczny? Krótko mówiąc, wiedząc, że zarabia ona na życie pracą własnych rąk, a przecież ma na utrzymaniu jeszcze matkę i pana, do czerta, znowu się pan nastroszył. Zdecydowałem, że ofiaruję jej wszystkie moje pieniądze, a mogłem mieć wtedy jakieś trzydzieści tysięcy, pod warunkiem, że ucieknie ze mną tutaj, do Petersburga. Ma się rozumieć, natychmiast też przysiągłbym jej miłość na wieki, uwielbienie ustawiczne i. Co by tam jeszcze można było w tym rodzaju obiecać? Może pan wierzyć, albo nie, ale tak bezgranicznie byłem wtedy zadłużony, że gdyby powiedziała: zabij albo otruj marfe pietrownę i orzeń się ze mną, zrobiłbym to bez wahania. Jak już panu wiadomo, skończyło się to wszystko katastrofą. I nie muszę panu mówić, w jaki szał wpadłem, dowiedziawszy się, że Marfa Pietrowna upatrzyła gdzieś tego plugawego adwokaci Neużyna i o mało nie zmontowała małżeństwa, które w istocie byłoby tym samym, co ja proponowałem. Czyż nie tak? Nieprawdaż? Widzę, że zaczął mnie pan słuchać z narastającą uwagą, mój ty wciąż bardzo intrygujący mnie młodzieńcze. Swidrygajłow zdenerwowany walną pięścią w stół, twarz zrobiła mu się czerwona. Raskolnikow widząc, że szampańskie, którego tamten wypił niepostrzeżenie haustami całą szklankę, a może nawet i półtorej, podziałało, postanowił skorzystać ze sposobności, wciąż bowiem nie opuszczały go podejrzenia co do zamiarów Swidrygajłowa. — Po tym, co usłyszałem, jestem absolutnie pewien, że przyjechał pan tutaj... Wyłącznie z powodu mojej siostry. Wygarnął Sfidrygajłowi prosto w oczy, nie ukrywając, że chce go jeszcze bardziej wytrącić z równowagi. Niech pan da spokój. Sfidrygajłow jakby nagle się zreflektował. Już panu przecież mówiłem, a oprócz tego pańska siostra nie może na mnie patrzeć, że patrzeć na pana nie może, w to nie wątpię. Rzecz jednak teraz w czym innym. A pan jest pewien, że nie może? Gajłow zmrużył oczy i uśmiechnął się ironicznie. Ma pan rację. Rzeczywiście, nie lubi mnie. Radzę jednak panu nigdy nie wydawać pochopnych sądów o tym, co zdarza się między mężem a żoną, czy też kochankiem a kochanką. Zawsze bowiem istnieje jakiś kącik w ich duszach, do którego poza tymi dwojgiem nikt inny na świecie nie ma dostępu. Może więc pan zaręczyć, że. Eudoksja romanowna żywi do mnie wstręt? Z niektórych pańskich napomknień i słówek, które padały w trakcie pańskiej opowieści, mam prawo wnosić, że i teraz wciąż jeszcze roi pan sobie jakieś plany względem mojej siostry i jak najpilniej pragnie te swoje zamiary, ma się zrozumieć nikczem nie zrealizować. Nie możliwe. Wyrwały mi się jakieś słówka. Arcynaiwnie zapytał, wystraszywszy się nagle, Sfidrgejłow, najwyraźniej nie zauważywszy epitetu, jaki padł na określenie jego zamiarów. Przecież i teraz się one panu wyrywają. A czegóż to na przykład tak się pan boi? Czego to nagle tak się pan wystraszył? Ja się boję? Jestem wystraszony? Niby to na widok pana ma mnie strach oblatywać? To raczej pan się powinien mnie bać, szerami. Jakie jednakowoż dzikusy są z tych ludzi. Nawiasem mówiąc, całkiem nieźle sobie podpiłem, ale zdaję sobie z tego sprawę, znowu niemal się z czymś się nie wygadałem. Niech czarci wezmą tego szampana. Hej, służba, przynieście mi wodę. Porwał butelkę i nieceregieląc się, wyrzucił ją za okno. Filip przyniósł miskę z wodą. Wszystko to są głupstwa. — Powiedział Swidrygajłów, zwilżając serwetkę i przykładając ją sobie do skroni. — Mówiąc jedno tylko słowo, mógłbym panu zamknąć usta i wszelkie pańskie podejrzenia w niwecz obrócić. Czy wie pan na przykład, że mam zamiar się ożenić? — Już mi pan o tym mówił. — Mówiłem panu. — Nie pamiętam. Kiedy jednak panu wieść tę komunikowałem, nie było to jeszcze takie pewne ponieważ narzeczonej nawet na oczy wtedy nie widziałem miałem dopiero taki zamiar teraz jednak znam już pannę młodą i umowa zawarta gdyby więc niepewne sprawy które wymagają natychmiastowego załatwienia niewątpliwie już teraz zaproponowałbym panu abyśmy razem pojechali do wybranki pragnę bowiem zasięgnąć pańskiej rady niech to czart mogę poświęcić panu jeszcze co najwyżej 10 minut e, proszę Niech pan spojrzy na zegarek. A zresztą opowiem panu, bo to ciekawostka. Moje małżeństwo jest czymś w rodzaju a pan dokąd? Znowu chce pan wyjść? Nie. Teraz już pan się mnie nie pozbędzie. Nie odczepi się więc pan ode mnie. Zobaczymy. Naprawdę zawiozę pana do niej. Zobaczy pan moją narzeczoną, ale nie teraz, bo za chwilę będziemy musieli się rozstać. Pan pójdzie sobie na prawo, ja na lewo. Czy zna pan tę te resliś? Teresliś, u której teraz mieszkam. Przecież to ta sama resliś, o której opowiadają, że jej służebna, dziewucha jakaś, do kanału się w zimie rzuciła. Czy pan mnie słucha? Słuchał mnie pan? To ona mi ją naraiła. Nudno ci samemu, powiada. Musisz więc trochę się rozerwać. Bo ja rzeczywiście ponury z natury jestem i stronie od ludzi. A pan myśli, że wesołek ze mnie? Nie, proszę pana, nic tylko w kącie bym siedział, ale krzywdy tym przecież nikomu nie wyrządzam. Bywa, że czasem to i przez trzy dni mogę do nikogo ust nie otwierać. A ta resliś, szelma jedna, po prostu zagięła na mnie parol. Umyśliła sobie, że uprzykrzy mi się małżonka i będzie mi wszystko jedno, więc rzucę ją i wyjadę. Żonę zaś ona pchnie w niecny proceder i będzie z tego ciągnąć zyski. Zdarzają się takie rzeczy w naszych sferach, a nawet i wyższych. Mam na oku pewną rodzinę, powiada więc Resliś do mnie, jej głową jest zniedołężały, zdymisjonowany urzędnik, który trzeci już rok nie wstaje z fotela bo mu władzę w nogach odjęło. Jest i jego żona. Ciągnie dalej. Dama stateczna, istna matrona, syn gdzieś tam w guberni służy. Pożytku z niego nie mają żadnego. Córka wyszła za mąż i też ich nie odwiedza, a oni wychowują jeszcze dwóch maleńkich siostrzeńców, jakby mało mieli własnych kłopotów. Przyszło im więc wziąć z gimnazjum przed ukończeniem kursu swoją najmłodszą pociechę która za miesiąc będzie miała 16 lat i liczą na to, że może szybciutko uda się ją wydać za mąż. To znaczy za mnie. Pojechaliśmy do nich. Jakież to było ucieszne. Yy, przedstawiam się, obywatel ziemski, wdowiec, nazwisko niezgorsze, z niejakimi parantelami z kapitałem. Cóż z tego, że mnie już stuknęła pięćdziesiątka, a ona jeszcze 16 lat nie ma. Któż na podobne drobiazgi zwracałby uwagę? Czyż to nie kuszące? Naprawdę perspektywa bardzo nęcąca. <laughs> Żeby pan widział, jak z tym tatunciem i mamuńcią rozmawiałem. Wszelkich pieniędzy warte było zobaczenie mnie podczas tej rozmowy. Przychodzi wreszcie ona. Dyga, niech pan sobie wyobrazi, w króciutkiej sukieneczce, ponczuszek, który się jeszcze nie rozwinął, cała w pąsach. płonie niczym zorza. Rzecz jasna, powiedzieli jej. Nie wiem, jakie są Pańskie upodobania odnośnie do piękna kobiecych fizjonomii, ale jeśli chodzi o mnie, to 16 lat. Te skromność, te dziecięce jeszcze oczęta, a w nich łeski wstydu. Stawiam ponad wszelką urodę, a same w sobie też stanowią niczego sobie milutki obrazeczek. Blond włoski ułożony w kędziorki, pulchniutkie różowe usteczka. No i nóżki. Istny czar. Zawarliśmy znajomość, a ja oświadczyłem, że pilno mi, bo muszę pozałatwić jeszcze różne sprawy. Więc zaręczyny odbyły się już następnego dnia, to znaczy przedwczoraj. Odtąd, jak tylko przyjadę, to sadowię ją sobie na kolanach i przez cały czas wizyty nie pozwalam jej z nich zejść. Znowu cała twarzyczka staje jej w ogniu rumieńców, a ja nieustannie ją obsypuję całusami. Mam rzecz jasna, cały czas jej do głowy kładzie, że takie są powinności męża, że tak trzeba słowem, miód malina. I kto wie, czy moja obecna pozycja, czyli narzeczeńska, nie jest przyjemniejsza od statusu mężowskiego? Mamy tu przecież to, co się zowie: La nature la verite. <ścoughs> Dwa razy nawet z nią sobie porozmawiałem. Całkiem niegłupia dzieweczka. Innym razem tak ukradkiem na mnie spojrzy i serce się rozżarza. A liczko to ma niczym Rafaela Madonna. Czyż nie rzuciło się panu w oczy, że Sykstyńska ma twarz fantastycznie natchnioną? Twarz bolejącej świętej. W każdym razie taką myśl przywodzi. Pobłogosławili nas na nową drogę życia, a ja dnia następnego przywiozłem jej warty 1500 rubli drobiazgi, pełny komplet, ozdób z brylantów i drugi. Sperył oraz srebrną szkatułę, dość sporej wielkości, z najróżniejszymi przyborami toaletowymi. Ot tak dużą, że mojej madonnie aż się oczka zaiskrzyły. Wczoraj posadziłem ją sobie na kolanach, ale zdaje się zbyt bezceremonialnie, bo aż się zarumieniła. Łezki jej popłynęły, ale robi wszystko, by nie dać znać po sobie, że się zapłoniła. Na chwilkę rodzice zostawili nas samych, gdzieś tam sobie wyszli, a ona nagle rzuciła mi się na szyję, sama z siebie po raz pierwszy. Obejmuje mnie obiema rączkami, całuje i przysięga, że będzie posłuszną, wierną i dobrą żoną. Że sprawi, bym był szczęśliwy, że poświęci dla mnie całe swoje życie, każdą minutę, że da mi wszystko, a w zamian za to pragnie tylko poszanowania z mojej strony i nic więcej, bo jak się wyraziła. — Nic, ale to nic mi nie trzeba żadnych prezentów. — Musi pan przyznać, że wysłuchanie tego rodzaju wyznania w czułym sam na sam, z ust takiego aniołeczka w tiulowej sukieneczce i główce ufryzowanej loczkami, to przyjemność nie lada, a przy tym płonącego dziewiczym wstydem i mającego łezki entuzjazmu w oczętach. — Musi pan przyznać, że to ponętne. — Prawda, że kuszące? — Chyba jest jednak czegoś warte, co. No, powiedz pan. Zawiozę więc pana do mojej narzeczonej, ale jeszcze nie teraz. Jednym słowem, ta monstrualna różnica wieku i jej niedojrzałość to woda na młyn pańskiej porządliwości. Naprawdę zamierza się pan z nią ożenić? A dlaczego by nie? Każdy jest kowalem swojego losu a najweselej żyje się temu, kto najlepiej potrafi ze samego siebie zakpić. Pan zaś chciałbybym za wzór cnotliwości uchodził. Litości gołąbeczku. Człowiekiem grzesznym jestem. Jednakże zajął się pan sirotami po Katarzynie Iwanownie. Chociaż chociaż miał pan w tym swój cel. Teraz wszystko stało się dla mnie zrozumiałe. — W ogóle to lubię dzieci. Bardzo lubię dzieci. <laughs> — zaśmiał się głośno Swidrygajłow. — Jeśli o nie chodzi, to mogę powiedzieć panu pewną arcyciekawą historyjkę, której nie widać jeszcze końca. Pierwszego dnia, gdy tylko tutaj przyjechałem, natychmiast zrobiłem sobie spacer po wszystkich tych spelunach. Należało mi się to po siedmiu latach odosobnienia. Zauważył pan już zapewne, że nie palę się do spotkań ze swoją starą kompanią. Z dawnymi przyjaciółmi i znajomkami. Najchętniej to w ogóle nie chciałbym się z nimi widzieć. Bo musi pan wiedzieć. Na wsi u Marfy Pietrowny śmiertelnie wymęczyłem się wspominaniem wszystkich tych podejrzanych spelunek i knajpeczek. W których ten, kto jest zorientowany, wszelakie pragnienia swoje może zaspokoić. Niech to czart weźmie. Pospólstwo pije na umór. Młodzież wykształcona... Nie mogąc znaleźć sobie zajęcia, wypala się w nieziszczalnych snach i marzeniach, wykoślawiając umysł różnymi teoriami, skąd się najechało tu co niemiara żydów. Zbijają oni pieniądze, a pozostali mieszkańcy pogrążają się w demoralizacji. Tak więc od razu, już w pierwszej godzinie, miasto to dało mi znać o sobie dobrze znanym Fetorem. Znalazłem się na pewnym, jak to się mówi, w tańcującym wieczorku. W kloace straszliwej. Ale ja lubię właśnie takie śmierdzące knajpy ze względu na ich plugawość. Gdzie, ma się rozumieć, kankan -kan odchodzi na całego. Coś takiego w dawniejszych czasach, które jeszcze pamiętam, było jednak nie do pomyślenia. Jak się jednak zdaje, na tym właśnie polega postęp. Nagle widzę dzieweczkę liczącą sobie nie więcej jak trzynaście latek, przyzwoicie ubraną, tańczącą z jakimś wirtuozem. Drugi wygina się wizawiniej, a pod ścianą na krześle siedzi jej matka. No i może pan sobie wyobrazić, jaki był ten kankan. -kan? Dziewczynka jest zawstydzona, rumieni się, wreszcie czuje się zależona i zaczyna płakać. Wirtułos chwyta ją, zaczyna nią obracać, sam też wyczyniając różne wygibasy. Wszyscy dookoła się zaśmiewają i, jakże ja lubię w takich momentach naszą publiczność, nawet tę kankanową, wołają. Rzecz jak się patrzy, ale z dziećmi kłopot. Ja tam plfam na to zresztą całkiem mi obojętne, ile w tym wspólnym ubawie jest logiki, albo też, że w ogóle jej nie ma. Wyczułem, że mogę upiec przy tym swoją pieczeń. Przysiadłem się do matrony i zaczynam od tego, że też jestem przyjezdnym, że zebrani tutaj to skończone hamy, że nie potrafią dostrzec prawdziwych cnót i okazać właściwego szacunku. Dałem do zrozumienia, że mam mnóstwo pieniędzy. Zaproponowałem, że odwiozę je swoją karetą, zawiozłem je do domu. Zawarliśmy znajomość. Podnajmują jakąś komórkę od lokatorów, dopiero co przyjechały. Oznajmiły mi, że znajomość ze mną, zarówno ona, jak i córka, poczytują sobie za najwyższy honor. Dowiaduje się, że bieda u nich aż piszczy. Przyjechały zaś tutaj czynić staranie o coś tam w jakimś urzędzie oferuje swoje usługi oraz pieniądze. Powiedziały mi również, że na tym wieczorku znalazły się. Z nieświadomości, myśląc, że takowe rzeczywiście służą nauce tańców. Ja ze swej strony oświadczam im, że wspomogę edukację panny w zakresie francuskiego języka i sztuki tanecznej. Przyjmują to z zachwytem, uważają, że wyświadczam im wielką przysługę. No i kontynuujemy naszą znajomość. Chce pan, to do nich też pojedziemy, tylko nie teraz. — Przestań mi tu, pan, opowiadać te swoje podłe, frywolne facycje, nędzny lubieżny rozpustniku. — Schiller z pana? Po prostu Schiller? Nasz Schiller? Uwetelwerdnisze? — Wie pan co? Specjalnie będę panu opowiadać takie historie. Aby wysłuchiwać pańskich okrzyków oburzenia, sama uciecha. — Niewątpliwie. Pan myśli, że nie wiem, jaki śmieszny jestem w tej chwili — z irytacją mruknął raskolników. Sfidrygajłow zanosił się śmiechem. Wreszcie przywołał Filipa, zapłacił i zaczął zbierać się do wyjścia. Upiłem się. A powiedział. Rozkosz. Komu i jak nie panu może to sprawiać rozkosz? Zawołał raskolników, również wstając. Przecież dla takiego zaprzysięgłego rozpustnika niewątpliwą przyjemnością jest opowiadanie o tego rodzaju przygodach mając w tym zresztą jakieś swoje potworne zamiary. W dodatku, w takich okolicznościach i takiemu człowiekowi jak ja... Upaja się pan tym. Skoro tak... Z pewnym zdziwieniem odrzekł Swidrygajłow, patrząc na Raskolnikowa. Skoro tak pan uważa, to niezły z pana cynik. W każdym razie masz pan ku temu poważne predyspozycje. Z wieloma rzeczami jest pan dobrze zaznajomiony zdziałać też pan wiele potrafi dość jednak o tym szczerze ubolewam że nie mogę dłużej z panem porozmawiać ale nie wszystko stracone teraz to się tak łatwo pan ode mnie nie odczepi niech pan tylko poczeka będzie jeszcze okazja Swidrygajłow wyszedł z triakterni. Raskolnikow za nim Swidrygajłow jednak nie był zbyt mocno wystawiony przez moment tylko musiało mu zaszumieć w głowie Teraz odurzenie szybko go opuszczało. Był czymś niezwykle zaaferowany, czymś niezwykle ważnym, spochmurniał więc. Wyglądał jak ktoś, kto na coś czeka, na coś, co go porusza do głębi i niepokoi. Względem Raskolnikowa też nagle się zmienił. Z każdą chwilą stawał się wobec niego coraz bardziej obcesowy i ironiczny. Raskolnikow, zauważywszy to, zaniepokoił się. Svidr Gajłow zdawał mu się być coraz bardziej podejrzany. Postanowił pójść za nim. Weszli na trotuar. Pan idzie na prawo, a ja na lewo. Albo, jak pan woli, odwrotnie. W każdym razie drogi nasze się rozchodzą. Adieu. Mon plaisir. Do miłego zobaczenia. I poszedł na prawo, w stronę placu siennego.